Na samym początku chciałabym bardzo podziękować Ani Komarowskiej za tę nominację. To ona jest temu winna. Całe życie w mojej głowie. Chore oczekiwania, wymagania, pomysły i cele często nie do sprostania. Wszystkie problemy, rozterki zostawiałam w miejscu, które jeszcze 3 miesiące temu nazywałam dumnie domem, ej. Dziś przypomina bardziej klatkę, co chcesz to możesz mnie oglądać, często wyglądam przez okno. Chciałam być jak Ikar i dolecieć do słońca z nadzieją, że się nie sparzę. Lecz nadzieją można dzisiaj jedynie marzyć. Rzeczywistość ta sprawiła, że się sparzyć zdążyłam, zanim jeszcze się na dobre od ziemi odbiłam. Czasem mam ochotę zdjąć te wszystkie maski z mojej twarzy. Jeszcze czas. Chcę móc spojrzeć w przeszłość ten ostatni raz i zrozumieć, że upadek jest po to, by móc trwać. Moje nominacje lecą do Aleksandry Papież, Ani Klamut, Fryderyka Żeromskiego, Bartka Bączyka i Dawida Matuszczaka.